Drodzy Państwo, w pierwszej części naszego spotkania rozmawialiśmy o aferze małej Emi. Z naszymi gośćmi to pan sędzia, były minister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Bardzo serdecznie witamy pana ministra podobnie. Dzień dobry. I pan mecenas Bartosz Lewandowski, adwokat. Panowie, mówiliśmy, pytaliśmy, czy ta afera, tak zwana afera małej Emi jest, była sfabrykowana. Wiemy już dużo więcej. Mówiliśmy w pierwszej części, panie ministrze, o tych powiązaniach medialnych pani Emilii Szmyt i generalnie tej sprawy. Tymczasem również politycy opozycji totalnej wykorzystali skrzętnie tę aferę, grzmieli, prawda, o tym dziwnym rzekomym układzie i tak dalej. Pan, panie sędzio, ma takie zdjęcie, które chcielibyśmy, żeby również nasi widzowie zobaczyli, gdyby pan sędzia zechciał pokazać i opisać, kto jest na tych zdjęciach. No, wyżej, bardzo, pan, wyżej, bardzo, panie ministrze, wyżej. Bardzo proszę. O, dobrze, tak. Widzimy? Tak jest. Od lewej z mojej strony to pan Krystian Markiewicz, prezes skrajnie upolitycznego Stowarzyszenia Justicja, w środku Borys Budka, a jakże, i po prawej stronie to pan mecena, to niech pan minister powie, bo to chyba pełnomocnik Emilii Szmyt. Tak, to jest to chyba jeden z kilku pełnomocników, a na pewno był jednym z kilku pełnomocników pani Emilii. Ci wszyscy trzej panowie, no może poza pogodą, jednoznacznie identyfikowani. No, są wielkimi zwolennikami rewelacji pani Emi, stąd no, pozwoliłem sobie na taką tezę, że tak zwana afera hejterska czy afera małej Emi nie miałaby szansy wybuchnąć, gdyby nie to, że to było na rękę bardzo potężnym środowiskom, czy to politycznym, czy to parapolitycznym, bo ja byłem wiceprezesem Justicji i nie waham się powiedzieć, że Justicja, wbrew temu, co mówi Konstytucja, zajmuje się działalnością polityczną. To jest kierunek Justicji wytyczony przez Krystiana Markiewicza, mojego byłego kolegę, z którym fundamentalnie się nie zgadzam, bo to nie jest rolą sędziów. Dokładnie. Panie mecenasie, z kolei do pana pytanie. Te sprawy w sądzie już są, szereg postępowań, tu już nie mamy czasu wymieniać wszystkich i tak dalej, ale one grzęzną. Grzęzną w sądach, dzieją się wokół tej sprawy, tych spraw, bardzo dziwne rzeczy, jeśli chodzi o działania sądów. Gdyby pan mógł nam nakreślić, na czym ten problem polega. Tak, przede wszystkim problem masowego wyłączania się sędziów od orzekania w tych sprawach. W jednej ze spraw, tutaj jak mój kolega, który reprezentuje pana sędziego Piebiaka, mówił, to jest ponad 30 sędziów około, którzy wyłączyli się od orzekania w jednej tylko sprawie. W moich sprawach, chociażby, które skierowałem karnych w imieniu pana sędziego Wytrykowskiego czy pana sędziego Szmyta, masowo wyłączają się też sędziowie. Sprawy są przekazywane z jednego sądu do drugiego z uwagi na rzekomą niewłaściwość tych sądów. No, trudno też się troszeczkę dziwić, dlatego że zarówno Stowarzyszenie Justicja, jak i Stowarzyszenie Temis, a zatem no, największe stowarzyszenia zrzeszające sędziów sądów powszechnych, no, w uchwałach zarządów, które były publicznie dostępne, już zasadniczo jednoznacznie przesądziły o udziale pana sędziego Piebiaka, pana sędziego Wytrykowskiego. Panie mecenasie, chce pan powiedzieć naszym widzom, że sędziowie wydali medialne wyroki na ludzi, których ani nie wysłuchali, i nie przedstawiono tym sędziom z Justicji żadnych dowodów. I czy sędzia może w taki sposób się zachowywać? Osobliwe dosyć. Ja tutaj nie chciałbym oceniać tego, w jaki sędziowie sposób się zachowali. Przyznam się szczerze, dla mnie to było zaskoczenie w momencie, kiedy czytałem te uchwały. Skoro sędziowie należący do tych stowarzyszeń no, nie wystąpili z tych dobrowolnych zrzeszeń, to rozumiem, że podpisują się pod tezą, którą władze stowarzyszeń, którą tę tezę propagują. W związku z tym nie wiem, jak będzie wyglądało rozstrzyganie w tych sprawach, przyznam się szczerze, dlatego że żadna ze spraw karnych, a te zostały już zainicjowane we wrześniu 2019 roku, nie ruszyła z uwagi na to właśnie, że sędziowie traktują je jak gorące kartofle, mówiąc
potocznie i przekazują te sprawy do innych sędziów, do innych wydziałów, do innych sądów. Jeszcze tutaj, panie redaktorze, jedna rzecz, to też bardzo znamienne, że jeden z sądów skierował do Sądu Najwyższego wniosek o przekazanie sprawy poza właściwością wynikającą z kodeksu postępowania karnego z uwagi na jakieś dobro wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy tych wniosków oczywiście nie uwzględni, wskazując na to, że te sprawy nie są sprawami o skomplikowanym charakterze i spokojnie sąd rejonowy może sobie te sprawy rozstrzygać w zakresie swojej niezawisłości i niezależności. Dlatego no, liczymy na to, że sprawy będą systematycznie ruszać. Co prawda, jak pokazuje praktyka i również no, celowe przeciąganie, wielokrotne celowe przeciąganie w sprawach ochrony dóbr osobistych przez stronę pozwaną postępowań. Wyroki zapewnie oczyszczające panu sędziów czy bohaterów tak zwanej afery hejterskiej nie zapadną szybko. Tym niemniej finalnie oczywistym jest, że będą to orzeczenia korzystne. I tutaj trzeba by się również zastanowić nad jednym z postulat raczej do Ministerstwa Sprawiedliwości po to, żeby być może rozważyć zmiany w prawie mające na celu przyspieszenie tych postępowań, gdzie ofiarami padają różne osoby, do tych postępowań, które dotyczą materiałów tak zwanych fake newsów, bo tak można to określić. I być może w tym stanie rzeczy trzeba pomyśleć o przeprowadzeniu bardzo szybkiej ścieżki procedowania tego typu spraw po to, aby ludzie, tak jak chociażby pan sędzia Wytrykowski, pan sędzia Piepak, inni sędziowie, którzy nawet byli odsuwani od orzekania z uwagi na tak zwaną aferę hejterską, byli bardzo szybko rehabilitowani, bo to trzeba tak panowie to określić. Śmierć społeczna, śmierć medialna nie kończy co prawda jeszcze życia, natomiast no, wykopanie się z tego błota, którym zostało się obrzuconym, troszeczkę czasu zajmuje, nierzadko łamiąc przez to karierę. I tu mieliśmy w historii polskiego dziennikarstwa niestety wiele przykładów. No i mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie jakieś działania, żeby tutaj przywrócić. Panowie, niech to będzie konkluzja dla tej części naszej rozmowy. Tak sobie pomyślałem, tylko uśmiechając się troszkę smutno do siebie, że ze mną w sprawie z sędzią Łączewskim wymiar sprawiedliwości poradził sobie naprawdę bardzo szybko. Ale pozostawiam tę refleksję naszym widzom i naszym gościom. Panowie, przechodzimy, ale bardzo płynnie do innej sprawy, nierozerwalnie związanej z tak zwaną aferą Małej Emi. Zadajemy pytanie, czy media niszczą niezależnych sędziów? To już pan mecenas szeroko powiedział. Wiemy, że pan sędzia Wytrykowski, ale nie tylko, również zapłacił zdrowiem za to, co się stało. I tu, panie ministrze, wracamy do pana. Sprawa słynnego wywiadu Bartosza Węglarczyka, naczelnego Onetu, z Jackiem Ozdobą, no, dzisiejszym wiceministrem, w którym to pan Węglarczyk no strasznie nakrzyczał, no strasznie nakrzyczał i coś tak nawymyślał, ale nie do końca tak jak trzeba. Zobaczmy króciutki fragment tego materiału wspólnie. Panie redaktorze, ale gdzie są komentarze dziennikarzy? Gdzie jest nagłówek Onetu, który mówi o tym, że Platforma Obywatelska chciała uzależnić, czy właściwie lider Platformy Obywatelskiej, szef klubu mówi na taśmach jedno, mówi o strukturze mafijnej. Jesteś z Platformy, nic ci nie grozi, żadnego wyroku nie będzie. To się panu podoba? Dlaczego o tym nie alarmujecie? Ma pan pretensje do nas, że nie skomentaliśmy, że nie, nie ma pan pretensje, dlatego, dobra, nie wsadzamy. Dlatego, że nie, no, a propos tego, jak był temat jednej hejterki, no to Onet po prostu jaki się rozpisywał. Jednej hejterki? Rozprostu zrobiliście po prostu taki szum, że to jest coś nieprawdopodobnego. Ale jednej hejterki? A gdzie pana teksty na temat pana Brejzy? Ale uważa pan... I na temat tego, co się działo w inowrocławskim ratuszu? Ale... Gdzie są teksty na temat soku z buraka i panu Mariusza Kozak-Zagoździe? Ale pan porównuje rzeczy nieporównywalne. Pan porównuje wiceministra sprawiedliwości, nie, sędziego, jest dymisja, który hejtuje... Jest, nie było dymisji żadnej. Jak nie, 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 nie było dymisji. Pan wiceminister odszedł sobie i dalej jest sędzią. W pana partii uważają, że facet, który pisze do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bardzo państwa przepraszam, ale cytuję tylko wiceministra sprawiedliwości i pana sędziego, mówi do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, chyba w państwa, przed 22, no, wypikujemy to, ale cytuję niestety pana wiceministra, no strasznie przykro, to jest państwa wiceminister.
No bardzo mocne, drodzy państwo, słowa padły wtedy z ust pana Bartosza Węglarczyka. Kłopot tylko polega na tym, że pan Bartosz Węglarczyk pomylił się. Chciał powiedzieć o panu sędzim Wytrykowskim, choć też wtedy skłamałby i nie powiedziałby prawdy. No ale mówił o panu, panie ministrze. Dziś okazuje się, że ta sprawa ma drugie, również medialne dno. Przepraszam, że się uśmiecham, bo ta historia wcale nie jest wesoła. Natomiast ona jest groteskowa. Ujawniliśmy, że prawnicy Onetu i pana Węglarczyka jednocześnie oraz wielkiego koncernu Rinier Axel Springer Polska no, stwierdzili w jednym z pism procesowych, że tak naprawdę to pana Bartosza Węglarczyka tam nie było, tylko był jakiś hologram, był ktoś inny, a na niego, na tę inną osobę nałożono jedynie wizerunek pana Bartosza Węglarczyka przy użyciu, i tu jest właściwie cytat z tego pisma, tak zwanej technologii deepfake, bardzo nieetycznej, ale rzeczywiście momentami w niektórych mediach używanych. Nie przesądzamy, czy w Onecie, no ale chociaż pisali to prawnicy Onetu, no to może coś więcej wiedzą niż my. Panie ministrze, ta sprawa była wyjaśniana również przez pana wielokrotnie, ale tutaj wracamy do tej kwestii. Czy media niszczą niezależnych sędziów? No przecież wystarczyłoby chyba, żeby pan Bartosz Węglarczyk powiedział: dobra, pomyliłem się po sprawie. Jak pan na tę historię patrzy dzisiaj, ale również w kontekście afery Małej? Dziękuję za to pytanie. Ja rzeczywiście najpierw nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem wtedy, kiedy zobaczyłem ten materiał, który państwo przytoczyliście przed chwilą, a potem nie mogłem uwierzyć, że koncern i pan redaktor Węglarczyk nie chcą tego załatwić po męsku i uczciwie, czyli tak jak pan redaktor powiedział: przepraszamy, pomyliłem się, poniosło mnie, zdarza się, jestem tylko człowiekiem, przepraszam, deklaruję wpłatę na Caritas czy na cokolwiek, jakąś kwotę, i ja bym uznał: okej, no każdy jest tylko człowiekiem, zdarzyło się, nie żywię urazy, tak? Tymczasem się okazuje, że nie ma reakcji na wezwanie przedprocesowe. Ja wytaczam powództwo, piszę jedyną rzecz, którą można w tej sytuacji napisać, czyli nigdy takich słów nie wypowiedziałem, nie używam tego rodzaju słownictwa, a już w wypadku kobiet i osób na wysokich stanowiskach to jest to dla mnie kompletnie niewyobrażalne, żeby ktokolwiek sobie mógł pozwalać na takie słowa. A tymczasem w odpowiedzi na pozew okazuje się, że tam nie było Węglarczyka w studio Onet, tylko był jakiś człowiek no name, tam był jakiś hologram, to był jakiś deepfake. No co to oznacza? No to oznacza, że niektórym, na przykład temu koncernowi i temu konkretnemu redaktorowi naczelnemu, wydaje się, że są ponad prawem. Są ponad prawem, ale są też ponad rzeczywistością, bo są w stanie wmówić dzięki swojej pozycji, dzięki swoim pieniądzom, dzięki różnego rodzaju wpływom, które się z tym wiążą, wmówić różne rzeczy opinii publicznej czy zaprzeczać oczywistością. To jest ten oczywisty sposób obrony określany mianem: złapią cię złodzieju za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. To złapano za rękę Węglarczyka i jego pracodawcę, wielki koncern. No to oni mówią: ale to nie Węglarczyk, to ktoś inny. Panie powodzie Piebiak, przegrał pan tę sprawę, bo to nie był Węglarczyk. No, zaczęło się to niedowierzanie udzielać po tekście pana redaktora całej Polsce. Na Twitterze pojawił się trend deepfake, memy zaczęły się pojawiać właśnie z panem redaktorem Węglarczykiem. No i w tym momencie zaczął koncern reagować, no ale zareagował kolejnym kłamstwem, bo pierwsze kłamstwo to było kłamstwo Węglarczyka, że ja coś takiego mogłem powiedzieć w stosunku do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Potem było oświadczenie, z którego wynikało, że absolutnie nic takiego nie jest stosowane i nic takiego nie zostało napisane. A wtedy, kiedy pan redaktor, z którym mam przyjemność rozmawiać, no, pokazał czarno na białym, że to właśnie w odpowiedzi na pozew prawnicy koncernu i Węglarczyka napisali, no to napisano, że to nie my, to kancelaria. Czyli co to oznacza? No, ci ludzie w oczywistych sytuacjach nie potrafią powiedzieć: przepraszamy, pomyliliśmy się.
są w stanie dzięki swoim pieniądzom, dzięki swoim wpływom przeczyć najbardziej oczywistym rzeczom i brnąć w tę narrację, a dobrze wiedzą, bo przecież pewnie mają tych procesów kilkaset, że no, droga procesu jest drogą długotrwałą, uciążliwą, kosztowną. Mało kto z tych, którzy zostali zmieszani z błotem, zdecyduje się na proces cywilny, a nawet czy proces karny z oskarżenia prywatnego, a nawet jeżeli się to stanie, to za kilka lat no zapłacimy. Tak jest. Mamy to w koszty. Musimy, panowie, niestety musimy kończyć. Mecenas Bartosz Lewandowski jest troszkę poszkodowany, bo nie zdążył powiedzieć więcej w tej części programu, ale obiecuję, że jakoś to załatwimy w następnym programie. Drodzy państwo, kończymy tę część. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Łukaszowi Piebiakowi za możliwość rozmowy. Serdecznie dziękujemy. Pani ministrze, i serdecznie również dziękuję panu mecenasowi Lewandowskiemu. Drodzy państwo, serdecznie dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Za kilka minut po krótkiej przerwie spotkanie z publicystami. Zapraszam.